rozmawiać. Nasz kochany stary znajomy Daniel Omielańczuk. Cześć Daniel. Cześć. Co słychać u Ciebie dobrego? Nie dobrze, a co u Ciebie? Wszystko gra. Miło mnie wspominasz, bardzo to lubię. Ja też wspominam nasze sąsiedzkie pomieszkiwanie koło siebie. Spacery z psami. Tak, pamiętam ten wywiad, kiedy mój bumcyś nie użył się Ciebie wybzykać. Ja do dzisiaj wiesz, o nim myślę, że tak powiem. No, kto nie oglądał Daniel, do dzisiaj o nim myślę, ciepło go wspominam, że tak powiem. Pozdrowię, jak będę na wsi u mojej mamy, to go pozdrowię, bo on tam teraz mieszka, nie? Czyli bumcyś u mamy teraz, tak? Tak, tak, tak. A Zdzichu z Wami? Zdzichu z nami. Zdzichu jest super psem do dzieci, wiesz, bumcyś właśnie miał jakieś odloty, więc musiał być, wiesz, eksmitowany. Odloty, bumcyś brzmi groźnie. No i przez niego odloty zamknęli, widzisz, i teraz dziewczyny biedne nie mają pracy, panowie nie mają gdzie jechać się zwierzyć kobietom dobrym. Czyli już wiemy, dlaczego odloty zostały, nie chciałem o tym gadać, ale wiesz, no, dlaczego odloty zostały zamknięte, bo tak każdy się zastanawiał, to przykre, o co, czy o pieniądze i tak dalej. Przykro chłopak i co? I co teraz? Bieda, nie? Posłucha. A te odloty też są zamknięte? Chyba tykor? Nie, jedno i drugie, a to już... No, widzisz... 5 lat szokera. Jesteśmy w pizzerii Pizzaiolo. Tylko gdzie ta pizza dzisiaj, Daniel? No zaraz będzie. Właśnie już tutaj u Karola zamówiłem taką wypasioną. Zawsze mnie zaprasza, wiesz, mi daleko z tej mojej Białołęki dojechać tutaj przez całą Warszawę. Jak już jestem, to czekam i chcę zjeść dobrą pizzę. A podobno wszyscy mówią, że taka super. Najlepsza. To nie trzymasz diety, że tak powiem? Stary, ja mam 6 kg niedowagi, więc sobie mogę pozwolić. Rozumiem. Pierwszy raz. Mówiło się trochę, Daniel, o tym, że myślisz o zakończeniu tej sportowej kariery, przed Tobą walka, no ale jak się teraz na to zapatrujesz, bo dawno nie było z Tobą tak naprawdę wywiadu. Znaczy, wiesz co, to wszystko pokaże ta walka, która będzie, czy jest sens dalej to robić, sorry, czy nie. Wiesz, po tych moich perypetiach ze zdrowiem miałem takie chwile naprawdę mocne, że już chciałem to skończyć, no bo wiesz, nie chcę być też workiem do bicia dla nikogo i żeby sobie ktoś na mnie rekord robił, no i myślałem o tym poważnie, nie powiem, że nadal nie myślę, no ale to jest, wiesz, tak, że jak coś robisz całe życie, to ciężko z tego zrezygnować, tak, no bo jednak to jest adrenalina, uzależnienie też w jakiś sposób, więc gdy też poświęcasz temu tyle czasu, co ja poświęcałem, no to chciałbyś jak najdłużej to robić i jeszcze, jeżeli wiesz, masz z tego jakieś tam pieniążki, więc zobaczymy, nie chcę prorokować, zobaczymy, co będzie na tej walce, jak się zaprezentuje i po tej walce podejmiemy decyzję. A co mówi samo ACA, jak gdyby o tym, że ty myślałeś o tym, żeby zakończyć? Oni cię widzą dalej u siebie, czy wiesz co, nie rozmawialiśmy o tym, oni są naprawdę bardzo normalni i uważam, że uszanują każdą moją decyzję, nie? Wydaje mi się, że możesz dać lekcję młodemu wilkowi, jak to się mówi o twojej walce na ACA już za tak naprawdę w przyszłym tygodniu. No mam nadzieję, że dam mu lekcję, wiesz, nie będzie to na pewno łatwa walka, bo chłopak ma 2 metry wzrostu, wiesz, dobrze się podobno rusza na nogach, dwukrotny mistrz świata w sambo, więc to nie jest jakiś taki, wiesz, że tam wiadomo, ma rekord 7 wygranych, 3 porażki, z czego te 2 porażki podobno takie były, mogło iść w jedną i w drugą stronę z bardzo dobrymi przeciwnikami, więc nie jest słaby, na pewno nie będzie to łatwa walka, więc ja się nie napalam, że to będzie super szybko, łatwo i przyjemnie. Dużo się mówiło, Daniel, w pewnym momencie o tym, że chcesz walczyć z 3 rywalami naraz. Z dwoma? Najpierw z dwoma, a jak wygram, to z 3. Ja nadal... Słuchaj, może być, dacie radę? Damy radę. Tylko by się trochę przypieprzyli z terydianów, żeby to chociaż wyglądało. Haszy w gips. Źle to wygląda. Słuchaj... Bzuniarz, drugi chudy, łysy, no, obaj łysy. Daniel, słuchaj, ale tak na poważnie, bo słyszałem jakieś plotki, że można do takiej walki doprowadzić. W ogóle były jakieś rozmowy o tym, żebyś ty zawalczył z kilkoma rywalami naraz? Były, gdzieś tam były, potem to nagle ucichło, podobno nie było chętnych. Jak powiedziałem, chętnie przyjmę 2 kulturystów, dużych chłopów, chętnie się z nimi ponaparzam. Wiadomo, z 2 zawodnikami byłoby ciężko, bo nie oszukujmy się, nie jestem Bruce Lee, to nie są te czasy, że Bruce Lee mały rozwalał po 20, jak w filmach, więc z zawodnikami stricte prawdziwymi to byłoby ciężko, ale z jakimiś takimi 2 kulturystami, potężnymi chłopami, czemu nie? No ja bym chętnie to zobaczył, ale z nami raczej nie. Nie, no ty nie jesteś potężny, on też nie jest potężny, wiesz. No. Plankton jest. Powiedz, Michał, oglądałem ostatnio wywiad między innymi z Michałem Materlą.
i Michał Materla powiedział u Tomka Sarary, że on na przykład chętnie by zawalczył we freakowej organizacji za dobrą kasę, bo pół życia robił to za, nazwijmy to, freaką. Myślisz, że to będzie teraz taki trend, że zawodnicy właśnie z takich typowo sportowych organizacji, sportowcy, którzy tworzyli ten sport, będą wchodzili w takie walki trochę szalone? Znaczy, a dziwisz się? Wiesz, nie dziwi się, no właśnie, bo jeżeli wiesz, coś się robisz, tak jak Michał powiedział, całe życie i dorabiasz jakieś, a tu wychodzą na freak fighty i zarabiają 4 razy tyle za walkę, co przykładowo Michał, albo jeszcze więcej, gdzie Michał jest super zawodnikiem, tworzył ten sport w Polsce, no to tak się z boku patrzysz i sobie myślisz, kurczę, dlaczego mam być głupkiem, jeżeli dadzą mi zarobić, to dlaczego mam tam nie iść? Nie ma się, wiesz, co dziwić, wiesz, ja na początku też patrzyłem dziwnie się na te freakowe walki i tak dalej, znaczy może nie na walki same, ale na ludzi, którzy chcą to, wolą oglądać to niż prawdziwych zawodników, nie? To mnie nadal dziwi, no ale taki jest świat, taka jest dzisiejsza młodzież, która żyje w internetach, w YouTubie, w YouPornie czy gdzieś tam, że oni, wiesz, wolą internet, no tak, niż oglądać prawdziwych zawodników, którzy wylewają pot na treningach, ciężko trenują, nie? Myślę, że zobaczymy w High League w przyszłości, ale zostawmy ten temat, nie mam tutaj konkretów. Ode mnie to wszystko, Daniel. Miło Cię było zobaczyć, z przyjemnością zjem z Tobą pizzę. Nie, mojej pizzy nie zjesz, ja zjem sam. Ja pizzę się z nikim nie dzielę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.